Dziękuję. Ale dostałeś, chłopie! Bokiem stajemy tutaj, jedziemy w górę jak najwyżej ręką. Z powrotem do przysiadu głębokiego, ze 3-4 razy zejść. Tam od razu schodzimy druga. Tak na początek, na jakim etapie rehabilitacji obecnie się znajdujesz? No na pewno jest bliżej niż dalej. Teoretycznie dużo, dużo pracy takiej naprawdę ciężkiej, naprawdę wymagającej dużo, nie chciałem powiedzieć poświęcenia ani czegoś tak bardzo szczególnego, ale takiej konsekwentnej pracy codziennej i cieszę się, że już mam teraz ten najprzyjemniejszy okres. On ciągle będzie trudny i ciężki dla mnie, bo przychodzą teraz treningi typu wydolnościowe, biegowe, z piłką i to jest jednak, mimo wszystko można dużo robić na siłowni, czy w basenie, czy na hali, ale jednak te treningi, gdzie jest właśnie wymagane to bieganie, zmiana kierunku, to są najbardziej takie, powiedzmy, najtrudniejsze, ale to już jest taka, powiedzmy, że przyjemny okres i cieszę się, że już jestem na tym etapie. Widziałeś, że wracasz do tego przyjemnego etapu, ale musimy wrócić do tych rzeczy mniej przyjemnych, czyli dzień kontuzji. Pamiętasz, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy zszedłeś z boiska z meczu z Termaliką? Tak, znaczy ja w ogóle nie chciałem schodzić z tego boiska, bo często miałem różne urazy na boisku i muszę powiedzieć, że przez ten okres w Pogoni Szczecin, przez 3 sezony rozegrałem naprawdę dużo meczy, mało pauzowałem, były to jakieś oczywiście pauzy, może 2-3 mecze, większość to jest mimo wszystko jakieś tam kartki lub no, przede wszystkim pauzy spowodowane kartkami, więc te urazy mnie omijały, jedyny dłuższy to miałem problem z Achillesem, za trenera Skorży, ale to też nie był jakiś bardzo długi okres, więc na pewno schodząc wiedziałem, że coś jest nie tak, ale cieszyłem się, że wygrywamy, byliśmy w ciężkim momencie i z doświadczenia wiem już, że wiele razy człowiek myśli, schodząc z boiska z powodu urazu, że coś jest na pewno bardzo źle, a czasami wychodzi, że tak naprawdę to jest jakiś mały uraz, który nie ma dużo wspólnego z jakimś, powiedzmy, ciężką później rehabilitacją, więc byłem zdenerwowany i zły oczywiście, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony miałem dużą nadzieję, że to nic nie jest poważnego. Jeszcze pamiętam, że wschodząc trener do mnie powiedział, że nie, wszystko to wyglądało ok, że wszystko jest ok. Chyba też troszeczkę to wpłynęło na mnie. Następny krok to rehabilitacja. Były jakieś takie momenty kryzysu? Nie, chciałbym powiedzieć, że jakieś momenty kryzysowe były, jeśli chodzi o takie podejście i moment, w którym mógłbym się zastanawiać, czy to wszystko ma sens, że kolejna taka w mojej karierze długa kontuzja mogłaby już zakończyć moją karierę. Jestem przekonany, że na wiele osób może to wpływać, jeżeli trafia im się tak. Zresztą chyba nawet Sebastian Madera miał kiedyś taki moment, gdzie naprawdę miał bardzo dużo kontuzji i też pokazał, że jest twardy i wracał za każdym razem. Ale kryzysowe miałem tylko podczas treningów. I muszę przyznać, że ten okres, który w Poznaniu spędziłem, no to było naprawdę, naprawdę ciężko. I każdego dnia walczyłem ze sobą, żeby przetrwać te momenty. I to tylko były takie momenty kryzysowe, a nie jeśli chodzi o, powiedzmy, jakieś tam wątpliwości co do powrotu. Jedziemy, Jan. Trzymaj tempo. Tak. To jest jedno okrążenie. Tak. No, tak. Do środka. Tu, do środka, tak. Ja ci tak. Wewnętrzny. Hop. Tak. Tak. Tak.
rzadko kto tak to robi. Naprawdę. Rzadko kto tak rzuca, Daneczku. Okej. Okay. Brawo. Hop. Dobrze. Hop. I ostatnia. Brawo. Długi okres swojej rehabilitacji. To pozwoliło ci jakoś tak zatęsknić za Pogonią, za Szczecinem, bo byłeś cały czas w Poznaniu, nie byłeś z drużyną? Powiem szczerze, że tak, no pierwszy miesiąc po operacji rehabilitowałem się w domu lekarskim i to był taki moment, w którym musiałem się skupić tutaj na tym, że po prostu jak najszybciej te kolano się zginało i się prostowało i taka była praca. Później już zresztą przed operacją założyłem, że chcę jechać do Poznania, tam spędziłem mocne 3 miesiące. Przez ten okres na każdy weekend wracałem do domu, więc za każdym razem, kiedy mogłem, spotykałem się tutaj z drużyną i cały czas byłem na bieżąco z drużyną, ale przyznaję, że tak, no były takie momenty, gdzie już chciałem po prostu jak najszybciej być z drużyną i między innymi dlatego też we Wronkach spędziłem czas podczas obozu, dojeżdżając do Poznania codziennie. Z chłopakami, bo cieszę się, że po prostu mogłem być z nimi i wspierać w tym okresie takim przygotowawczym, bo to jest taki no, najmniej przyjemny okres dla piłkarza. Przykład, zobacz, to, przyjął, tak, okej, okay, krótko, już, tak, to, brawo, trzymaj to tempo, bardzo dobrze, fajnie, kontrolujesz, dawaj, hop, niebieski, tak. To był taki moment, kiedy trener Kostar Uniaić powiedział do ciebie: Jarek, potrzebujemy cię, przyspiesz rehabilitację, czy jednak nie, wszystko trzeba wiedzieć, że trzeba robić krok po kroku? Nie, muszę tutaj w tym miejscu podziękować wszystkim tak naprawdę, którzy są blisko mnie, mam na myśli tutaj moja rodzina, moi przyjaciele, osoby, które były związane z moją rehabilitacją, czyli Magda, Adam z domu lekarskiego, Bartek, Paprota, doktor nasz, cała ekipa w Poznaniu, trenerzy tutaj, którzy mnie cały czas wspierali i wspierają do tego, żeby wrócić. Nie było absolutnie z żadnej strony jakiejkolwiek presji, aby wrócić szybciej do gry. Trener powiedział nawet słowa, że when you're ready, you are ready. Czyli dał mi do zrozumienia, że po prostu nie ma presji, co daje naprawdę duży spokój taki psychiczny i mogłem i mogę się dalej po prostu skupiać codziennie na tym powrocie do gry. Można oczywiście szybciej wrócić do gry, ale czasami to nie jest warte tego ryzyka. Ta długa rehabilitacja pozwoliła ci na to, że poznałeś swoje ciało, jakby można powiedzieć, na nowo? No, powiem szczerze, że to już jest trzecia taka moja poważna operacja, którą miałem. Wcześniej miałem na drugie kolano i to był okres już ponad 5-6 lat temu. Ale tak, każde wyjście z jakiegoś środowiska, że tak powiem, możliwość obcowania troszeczkę z boku tego wszystkiego pozwala nabrać takiej troszeczkę innej perspektywy, więc dla mnie ta rehabilitacja, tak jak powiedziałem, codziennie musiałem się skupiać na tym, aby w cudzysłowie przeżyć kolejny dzień rehabilitacji, więc też nie myślałem o tym celu, jakim jest powrót do gry, nie myślałem o jakichś kolejnych etapach, tylko po prostu skupiałem się codziennie na tu i teraz i to dla mnie było fajne przeżycie, aczkolwiek jeśli miałbym wybierać, to wolę być tutaj na boisku i trenować codziennie. Teraz jesteś w Szczecinie, ta twoja praca dzieli się, możemy podzielić na takie dwa etapy, ta praca manualna u naszych fizjoterapeutów i trening indywidualny pod okiem albo Roberta Kolendowicza, albo Darka Dalkę. Tak, i plus jeszcze do tego jest Piotrek, który muszę powiedzieć, że cieszę się, że jest z nami, bo go naprawdę bardzo cenię, jeśli chodzi o fachowca od przygotowania fizycznego, więc może naprawdę pomagać dużo Rafałowi Burycie. I z Piotrkiem spędzam czas na siłowni, z Patrykiem spędzam czas w gabinecie, a tutaj na boisku jestem z Darkiem albo z Robertem, więc muszę przyznać, że no jest to duża ekipa i cieszę się, że logistycznie jesteśmy w stanie to wszystko dograć, że naprawdę przychodząc mogę się tylko i wyłącznie skupić na tym, żeby dobrze wyglądać na boisku, w siłowni i nie mam na myśli dobrze być ubranym, tylko dobrze jakościowo wykonywać te wszystkie ćwiczenia.
No i na koniec to, o czym ci mówiłem wcześniej. Wideo od trenera Rafała Buryty, które zostało nagrane we Wrocławiu. Jarek, wracaj szybko do zdrowia, żebyś tak jak na tej fotce zaczął medale wreszcie całować w naszym klubie. Wracaj. No tak, filmik z Wrocławia. Mam niesamowite wspomnienia z tym klubem i z czasem, który spędziłem. W sumie takie 3 medale zdobyłem tam, więc cieszę się bardzo. Ja tu przychodząc do Pogoni Szczecin mówiłem, że to jest mój cel. I to się absolutnie nic nie zmieniło. Cały czas mam nadzieję i naprawdę głęboko w to wierzę, że ten klub, ten zespół stać na to, żebyśmy mogli podnieść jakiś puchar lub żebym mógł pocałować jakiś medal dedykowany Pogoni Szczecin. To nie jest mit, że mówią o tym, że jak rehabilitujesz nogę, to ona wróci silniejsza. Rico, uważaj na siebie.